Cześć, nie było mnie ponad 7 miesięcy tutaj na dachu, kiedy cokolwiek ostatnio robiłem. No może mniej, może z 6 miesięcy, ale to no, okres nie jest istotny. W każdym razie dzisiaj wszedłem, bo jestem bardzo ciekaw tego, jak wyglądają kominy, które zabezpieczyłem 2 października 2023 roku za pomocą takiego preparatu, który nazywa się Papa w płynie. Wieje wiatr, ale mam nadzieję, że ten kot, który tutaj siedzi, mi tego wiatru do mikrofonu nie przepuszcza. 2 października taki film opublikowałem z takim oto produktem, czyli Megaron Papa dekoracyjna w płynie grafitowa. I tu została mi jakaś tam resztka. I ogarnąłem tą papą trzy kominy, czyli ten tutaj, ten oraz tamten mały. I zrobimy sobie taką inspekcję. Nie wiem, jak to nazwać ogólnie, ale słuchajcie, to sobie zestawię na dół. No na razie niech tutaj sobie stoi. Tu stoi i wejdźmy sobie, zobaczmy, jak w ogóle wyglądają te kominy. Aha, patrzcie, jakie w ogóle są panele. Zakurzone i zapyłkowane. Są całe w pyłku z różnych drzew. O, można sobie napisać teraz. Ok. Widać coś w ogóle? Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. No, mam kolejny pomysł tutaj na film. Zacznijmy sobie od tego komina, od kominka. Jak on tutaj wygląda? To był chyba pierwszy, który w ogóle tutaj, który malowałem. Kurde, trzyma się to dobrze. Wiecie co, tak? Z mojej obserwacji, takiej pierwszej, moje wnioski są takie, że tutaj nic nie odeszło, nic nie odkleiło się, nic nie odpryskło. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Zobaczcie, tu jest taka guma, która... Znaczy guma, no to jest ta papa w płynie, która tutaj została i ona, widzicie, ona cały czas się tutaj trzyma. Nie ma... Może tu gdzieś jest słońce bardziej, o tak. Patrzcie, to się naprawdę dobrze trzyma. Przyczepiło się tego klinkeru, czy tego czegoś. Widać, że ja nie jestem specjalistą, nie? Bo nawet nie znam odpowiednich słów, nazw, materiałów, które tutaj są zastosowane. Ale jeżeli produkt jest dobry, to sam się broni i tutaj nie trzeba niczego nadzwyczajnego. Tu jest fajnie. Kurde. No dobra, co widzę jeszcze? Kolor chyba ściemniał, bo jest taki ciemny, szary. Powierzchnia cały czas jest taka gumowa, jak była. Cały czas. Tu jest ładnie zabezpieczone. Tam jest ładnie też gumowe. To nie stwardniało po tych 7 miesiącach i 15 dniach mniej więcej. 2 października. Ja nagrywam, teraz mamy 16 maja. To będzie szybki film, go szybko wrzucę do netu, bez żadnego większego montażu. I to jest spoko. Ten komin jest ładny. To mi się podoba. Zobaczmy jeszcze z tej strony. Tu coś rośnie. Okay. Tu mam dziurę. Tu. Chyba ją załatam. Załatam tą dziurę, bo nie wiem jak. Znaczy wiatry są z tamtej strony. Czyli w stronę tutaj kamery. I mam nadzieję, że mi nic tam nie wleci, nic się nie zalęgnie, ale jak macie pomysły, czy to w ogóle załatać, czy tego nie załatać, to dajcie znać. Tu widzę, jak jest to połączenie komina z blachą, z obróbką. To wydaje mi się, że to jest nieszczelne. I to będzie trzeba jakoś ogarnąć. I chyba to jakimś uszczelniaczem dekarskim po prostu ogarnę. W kominie jest ciemno. To jest komin od kominka. Lecimy dalej. Tu mamy komin od i wentylacyjny, i od tego, jak to się nazywa. Komin spalinowy od... Słuchajcie, już wiem, czemu mi tu woda leciała. Patrzcie, to jest tak badziewnie zamontowane. No i to się tak macha. Tu jest wkład kominowy w ogóle, ten ze stali nierdzewnej. Idzie na sam dół, aż do kotłowni. I się zastanawiałem, jak to w ogóle zakryć, bo to podniosę sobie do góry. To. I wyjmę. I chcę tą dziurę jedną, która tu jest, załatać. Tu są wentylacyjne kominy. Ten jest spalinowy.
I tu w tym miejscu, jak nie pamiętacie albo nie oglądaliście, to zapraszam, obejrzyjcie. To były takie szpary, które też wypełniłem tą papą w płynie. Fajnie, tu się woda, widać, że nie przecieka, nie osadza. Tu jest ekstra. Tu tak samo. Dobra, tu jest ładnie. I właśnie taka gumowata. Widać, że ptaszki tutaj jakieś siadają. Lecimy. Ostrożnie, żeby nie spaść. Jak spadnę, to film się nie opublikuje. Dobra. Tu jest ok. Dobra, no i komin ten taki chyba kanalizacyjny. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj. Tu też, zobaczcie, pomalowałem. Jest w porządku, naprawdę. Zaraz tą część zobaczymy, tylko od tej strony może sobie zajdę. Tu. Ok. Tu jest ładnie. No nie ma żadnych odprysków. Tu widać, że coś przed chwilą na świeżo zrobiło. To tam nie będę dotykał. Tu ekstra, tu też. Super. Dobra. Słuchajcie, ma to sens, ta papa wpłynie. Myślałem, że będzie gorzej z tym produktem, że to jest jakiś taki pic na wodę, fotomontaż, a okazuje się, że jednak nie jest. Więc jeżeli macie zamiar zabezpieczyć sobie czy to kominy, czy też myślałem w ogóle o tym, czy nie zabezpieczyć tym produktem murka pod płotem, ale ten murek jest w ogóle cały do wymiany i tam nie ma co zabezpieczać. Ogólnie tworzy ta papa wpłynie taką hydroizolację. Trzyma się dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie, ja chyba na samym początku te wszystkie jak to się nazywa? Beton? Nie wiem. Tą powierzchnię, która tu była. Najpierw pokryłem Unigruntem marki Atlas. W poprzednim filmie jest to pokazane. Po prostu zagruntowałem wszystko, żeby ta przyczepność, żeby ta chłonność była lepsza i następnie naniosłem tą papę Megaron. Wszystkie produkty kupiłem z własnej kasy, więc nie jest to żaden materiał sponsorowany, żebyście wiedzieli, żeby to było jasne. Tu patrzę, jest jakiś piasek. Nie mam pojęcia, jak on się tutaj znalazł. Kurde, jakiś straszny drobny. Dziwne, bardzo dziwne. Dlaczego tu jest piasek? Nie wiem, ale z tym kominem na pewno będę musiał coś zrobić, który tutaj jest. O, widzicie, bo tutaj leciała mi woda. Jak były ulewy takie w okolicach jesieni, późnej jesieni, to pamiętam, że w kotłowni, w miejscu, w którym piec, kocioł olejowy się znajdował, no to tam robiło się mu wilgotno. A poznałem to tak naprawdę po tym, że był zaciek w podłodze w kotłowni po prostu i no, leciało z tego komina na dole. Polecam. Póki co, po 7 miesiącach i 15 dniach ta papa jest w porządku, nic się nie podrywało, nie zauważyłem, żeby tu coś tu odstawało. Nie wiem, czy wpływ na ten, że tak powiem, sukces ma to, że najpierw to zagruntowałem dobrze i oczyszczyłem tą powierzchnię, czy też może samo zastosowanie tej papy wpłynie na nieoczyszczoną powierzchnię, może też by taki efekt przyniosło. Nie wiem, ja to oczyściłem, zastosowałem grunt i działa bardzo fajnie. To tyle. Macie pytania co do dachu, co do paneli, co do różnych jakichś moich rozwiązań, które tu zastosowałem, to też dajcie znać w komentarzach. Będę, mam nadzieję, że na bieżąco publikował filmy, odpowiadał. Trzymajcie się, dzięki, cześć.